Cześć, witajcie moi drodzy. Materiał nagranie z telefonu. Dzisiaj się Wam pokażę po części postęp prac z tego względu, że te materiały, które teraz będę montował, to materiały może trochę zaległe. Jeszcze tam coś zrąbania pewnie, vlog postaram się zrobić. I nie wiem może coś innego. No zobacz jak mi to wyjdzie, także muszę na razie taka spacja. Nie co chodzi o vlogi, kręcenie tego wszystkiego. Tak samo nie wiem, seria zmiany w gospodarstwie tu roboty jest, że tak naprawdę mogłoby to lecieć 24 godziny na dobę. No ale też wiadomo, że wszystkiego sam może nie będę nagrywał aż tak nadmiernie. Na razie może mówię, tutaj zrobimy taki delikatny stop. Ale dobra, jak w temacie to wam powiem tak. Tutaj mam już trochę powyprowadzane przynajmniej pod całą centralkę, instalację czyli tutaj pod tą skrzynkę z bezpiecznikami, kable które wszystkie docierają tutaj, tu linią i idą sobie nad linią sufitową kable, one będą zatopione w ścianę, później przy tynkowaniu ja sam to co prawda zrobię, bo sobie zrobię zaprawę cementowo-wapienną yy, i postaram się je sam pozalewać, te kable tutaj, one niczym nie będą narażone, także mogę taki zabieg tutaj zastosować, później nie wiem, zasiadkować to, albo jeszcze przed może zasiadkować i zobaczę jak mi to wyjdzie, bo chciałbym może siatkę elewacyjne właśnie przed wtopieniem tych kabli i tutaj taki najbardziej myślę punkt, najbardziej yy, bezpieczny, co chodzi o te kable. No tak było mi wygodnie poprowadzić. Yy, no, żadnych puszek nie będzie bezpośrednio. Wszelkie kable są doprowadzone do odbiorników, włączników, gniazdek. Tutaj powykowane to też będzie trzeba później pozacierać, siatko pozaciągać, tam gdzie te kable będą przybiegać, tak żeby żadnych gryzoni, oczywiście gryzoni nie miały dostępu do tych kabli, żeby nigdzie tam na wierzchu one nie leżały lub nie były narażone jakiegokolwiek rodzaju przetarcia. Raz położone, moi drodzy, kable, myślę, że to już jest tak naprawdę na lata zabieg, tylko kwestia, aby dobrze to położyć, mądrze, tak żeby później przy... Montażu na ścianach różnych rzeczy, bo to wiadomo, życie, życie biegnie, coś się remontuje, coś się robi, coś się zmienia. I tak, żeby nie ten, tylko wiedzieć, gdzie te kable przebiegają, ale powiem Wam, z obserwacji takich, to co oglądam ogólnie na YouTube, to nikt się z tym nie bawi. Tak naprawdę nie szczypie z tymi kablami, tylko tak naprawdę są na te haczyki przypinane bezpośrednio do ścian żadnych wkłuć żadnych tam właśnie brust robionych, tylko zwyczajnie przymocowane kable do ściany i tyle. No tylko, że problem pojawia się z tym, że jeżeli coś będzie odstawało od ściany, a wiadomo przecież tynku nikt nie będzie nakładał nam 20 warstw, 20 cm tynku no może tutaj tak przesadziłem, ale no zazwyczaj to tak jak robią tynkarze to robią jak najcieniej, tak żeby nie zabierać jego miejsca pomieszczeniom, tylko na tyle, żeby uzyskać Y, równopowierzchnię ściany. I, I właśnie dlatego najlepiej jest tak zrobić. No później mówię, sobie to zasiatkuję tam, gdzie te kable przebiegają, to położę sobie to ładnie siateczkę. Mam jeszcze troszkę tego kleju y, elewacyjnego do styropianu, to mogę sobie nawet jego porozrabiać i pozyciągać te kabelki, tak żeby, mówię, tutaj gryzonie nie miały dostępu. Już jest dosyć sporo. Na razie stoję bardziej z elektryką, powiem Wam, zasilania gniazdek y, tutaj, bo. Bo na razie tak mi wyszło, że tego nie robię. Może poczekajcie, ja sobie zapauzuję. Bardziej czepiłem się teraz właśnie tematu elektryki oświetlenia. Tutaj co miałem w planach, mam kable powyprowadzane z nadwyżką, oczywiście, żeby nie było za krótko. W tym pomieszczeniu dobrze zrobiłem tutaj na oświetlenie do GU12, tylko tutaj troszkę jak popatrzyłem sobie później, właściwie pomyślałem po robocie, że. No, tam to za krótko zostawiłem, musiałbym po prostu zastosować jakieś złączki, a właśnie chcę tego unikać. Źle to zrobiłem. Muszę to poprawić i rozebrać tego kabla. Też go zrobić podwójnie, jak on w tej chwili jest wpuszczony Tylko, że muszę zostawić długie tutaj kable, przynajmniej jeszcze po półtora metra dłuższe kable na strony, tak, żeby w razie W mieć dostęp do tego kabla, tam gdzie będzie złączka przez otwór. Właśnie w Kartongipsie tego GU12, tam gdzie będą złączki stosowane, bo w razie czego coś by nie łączyło, no to w tej chwili mamy pozamiotane do niszczenia sufit, tak? Jakoś by było trzeba i najlepiej to zrobić luźne kable, niech go będzie więcej i żebyśmy mogli go troszkę wyciągnąć przez te szczelinę, właśnie tutaj do właśnie montażu GU12 w karton gipsie. No tak to wygląda na razie. Mówię, to jest moja inwencja twórcza. Te kabelki pokładane w taki sposób, nie inny. Jak na razie, tak sobie wykminiłem to. Myślę, że chyba nie głupio, nie? To jest porobione. Tutaj, oczywiście, te kable to tam na razie tak popodwieszałem, żeby ten y, były. Tutaj akurat na GU12 będą chyba dwie w tym korytarzyku do zaświecenia. Właśnie od tego to jest złącznik. Tutaj w tym pokoju. Y, Jeden, yy, znaczy włącznik podwójny, czyli linia jedna, linia druga, GU12. Yy, trzeci włącznik oświetlenia to będzie ten Irland. Yy, tam kurcze, też mnie pytacie o niektóre rzeczy, ja na wszystko nie odpowiedziałem, bo było parę wcześniej właśnie yy, tam różnych pytań do mnie. Ja nie odpowiedziałem też na temat Żrandola, ktoś mi się tam pytał, gdzie to można kupić to mogę tutaj powiedzieć, że no albo gdzieś z Aliexpressu, jeżeli ktoś ma kontrolę, na Allegro, ale na Allegro kosztuje krocie ten żyrandolek także tutaj z Allegro zamawiać ja nie polecam jeżeli mamy możliwości płatności online to warto sobie po prostu to samo zamówić z Aliexpressu i tyle, znacznie taniej jest i tutaj na razie właśnie na tego Irlana sobie wyprowadziłem kable, go podwieszałem żeby było to pojedynczy włącznik, jest akurat od sterowania tego ustrojstwa gniazdka. No w tym pokoju powiem Wam sobie przemyślałem. Meble wszelkie, no może tutaj do końca nie będę dojeżdżały, bo jest okno, ale będzie właśnie. Chcę zrobić tutaj mebelki na tę ściankę. Nie muszą być to duże, ale myślę, że i szafa spokojnie może sobie ten okno. Właściwie to rzadko kiedy otwieramy, tylko możemy co uchylić i to wystarczy. I myślę właśnie na tę stronę, bo tutaj drzwi to jest lipa. Łóżko będzie na tej ściance, podejrzewam, w tę stronę. Tutaj będziemy mieli jakieś tam mini miejsce, także to powinno wystarczyć. Yy, powinniśmy się zmieścić z tym tematem. Tutaj ile mamy, uzyskujemy 4,37, czyli 4 metry spokojnie mebelki można tutaj zastosować. Yy, w salonie będzie tego dosyć sporo, co chodzi o oświetlenie, bo bo tak moi drodzy włącznik oczywiście podzielony GU12 w półce tak, budowie właśnie RGB który, który tutaj będzie ale RGB będzie po prostu tylko i wyłącznie y, zasilanie z gniazdka, czyli muszę gdzieś sobie w półkę wpuścić tą podświetlenia y, tam gniazdko i tak to będzie, bo to będzie i tak z pilota lub z telefonu sterowane także tutaj nie musi być jakiś tam włącznik, tylko po prostu żeby był do tego dostęp w miarę dobry tutaj podwójne jedno gniazdko, jedno pojedyncze na tego Irlana no i tutaj jeszcze plus dodatkowo mówię taśmę RGB wpuszczona w półkę, żeby zrobić sobie takie fajne podświetlenie sofitu też mógłbym, mógłbym nagrać te materiały odnośnie RGB, co ja mam kupione, co czeka tutaj, oraz materiał na temat tego oświetlenia nocnego. Tutaj mam nawet pokreślone sobie, w, jakiej, w jakich odstępach powinny być te listy, dwie i dwie tam, co chodzi o oświetlenie. To też mam rozwiązane. Dzisiaj byłem na mieście. Kupiłem sobie tunel pod telewizor także już go mam przynajmniej, będzie można kombinować tutaj wymiary teraz plazmy zgadywać Rozrys odrysować sobie właściwie plazmę na ścianę e zobaczyć jak mi to wyjdzie uwzględniając oczywiście wieszę, tak żeby to wszystko było dosyć dobrze podejrzewam, że około 60 cali to można spokojnie tutaj e planować taki telewizor żeby określić wysokość właśnie tego tunelu odpowiednio i rozmieszczenie oczywiście gniazdek, które będą tutaj Także to jest do kombinowania temat. O, jakieś tam oczywiście standardowo haczyki, puszki. Akurat w dobrej cenie dostałem puszki. No, to mi będzie potrzebne do zabudowy właśnie tej oświetlenia nocnego. Zasilacz oraz ciemniacz. Tutaj jeszcze wcześniej na mieście. A, i dzisiaj właściwie. Kable internetowe. Jeden kabel, drugi kabel internetowy do kina domowego kabel do rozmieszczenia właśnie przewodów gniazdek y, też które muszę właśnie pozamawiać teraz tutaj gniazdka jedno internetowe i chyba trzy gniazdka będę musiał zamówić mm, zamówić y, tych od kina domowego jedno wejściowe i dwa dziś wyjściowe muszę tutaj jeszcze nie wiem jedno będzie murbeton za za schodami tam sobie zostawię miejsce a drugie to nie wiem właśnie gdzie upchnąć, ale pewnie gdzieś tutaj przy oknie, żeby w razie czego sobie na rogu postawić głośnik. Yy, raczej ogrzewanie podłogowe będzie. Wczoraj powiem, mam dużo się dzieje. Dużo jest zmian, dużo jest ogólnie zdobywania materiałów. To widzimy właśnie kubka płytek. Droga kubka płytek. Gresu, Gresu czy tam, nie wiem jak to fachowo nazwać. Płytek. Płytka czy Gres, moi drodzy? Pytanie. Ale chyba na jedno wychodzi, nie? A właściwie no to będziemy określać to mianem gresu. Właśnie takie płyteczki. Tutaj do salonu na temat płytek oraz ułożenia. Też oczywiście to wszystko, bo wiadomo, jeżeli ktoś ma rękę, to sobie samemu dobrze to położy. I co tak naprawdę, no, troszkę ja się przymierzam do układania płytek oraz intensywnej nauki. tego oglądam różne materiały, także sam też troszkę postaram się pouczyć, kupić sobie jakąś tam fajniejszą maszynkę do cięcia płytek. I system jakiś tam płytego, oczywiście wypoziomowania pewnie skuszę się tak naprawdę na chiński ten system na haczykach <laughs> o kurde, ale zebrało mi coś na kaszel Hu. Uh. wynikowit, <laughs> nie, nie, jeszcze mi się nie spieszy umierać, także to są jedne płytki tu na salon, drugie to mówię drewno, podobne będą płytki i też, że nie powiem Wam z tymi układaniami, to powiem tak. Trzeba wziąć parę paczek, sobie rozpieczętować, bo trzeba próbować ułożyć jakiś tam wzór z tych płytek. Jeżeli coś będzie wychodziło fajnie. Nie zawsze jest tak, oczywiście, że układając może być totalna, totalny chaos, tak naprawdę z tymi wzorami takimi mocniejszymi, ale możemy według nich coś starać się ułożyć, coś sensownego. Nie wiem, jak to jest robione. Co chodzi o płytki, czy to gdzieś z jednego dużego formatu wydruku te płytki idą, no ale warto sobie pierwsze na sucho przed rozłożeniem zobaczyć. Ale też warto też, wiem, że pomierzyć te płytki, czy wszystko się zgadza. Co chodzi o te płytki, powinno się zgadzać. Pomimo tutaj, moi drodzy, że mamy polsko płytkę, to... Na 10 sztuk zawsze coś się trafi, taka płytka, że będzie delikatnie odbiegała wymiarem. Albo będzie za mała, albo będzie za duża. I warto to właśnie unikać, także na sucho przed klejeniem płytki, płytek w jakimś tam rzędzie, czy kwadracie, czy jak tam. Warto sobie właśnie je dobrze pomierzyć i zobaczyć, czy któraś płytka nie odbiega, żebyśmy nie mieli spierdzielonej roboty. Także przed klejeniem, Układamy sobie na sucho na podłodze, na podłodze, jeżeli któraś jest nie taka jak trzeba, i trzeba wymienić. Ja tu miało być nagranie z telefonu, ja to sobie, kurde, gadam na całego, nie? I tak właśnie chyba bardziej nawet vlog powstaje jak nagranie z telefonu. No ale powiem wam co i jak ogólnie. Nie tak dawno jeszcze, dobrze się z nią nie, zna, nie zaznajomiłem, z tą wkrętareczko. bo tak, mam bitówkę tę i taką makitę. Oczywiście też używa sprzęt, ale Made in Japan, działająca, kręcąca, troszkę nie oprobiłem, powiem Wam, luks sprzęt, jednak co markowa, to markowa, to nie hinol, yy, że po ilość tam się rozleci, za nieduże pieniądze myślę, Trzy biegówka, Makita 6319D i tak ogólnie wyszło, że teraz mam dwie Makitki oraz tego Boscha pr -a. PSR chyba dokładnie, Trzecia i praktycznie powiem wam jeszcze by się przydało z dwie pary dło... <laughs> rąk, dłoni, czy jak tam nazwać, wszystkie się przydają, wszystkie kręcą, także powiem wam zaczynam mieć chyba sprzętu jak prawdziwy budowlaniec, kurczę coś mi tak się zdaje, także już się zaczyna tego trochę robić i zobaczę jak dobrze pójdzie to w niedługim czasie właśnie może i kupię maszynkę do cięcia płytek tutaj dla glazury. Nie wiem, czy Dedre, kurde, czy Stalko Zobaczę Muszę poczytać dobrze i opinie na internecie I zobaczyć co mi to wyjdzie Bo myślę, że na jakiś tam własny prymitywny użytek Oto też nie, no 60 spora płytka Ale nie największa Teraz to się idzie dosyć duże Formaty lub beton architektoniczny To się troszkę już pozmieniało Nawet co chodzi o, o płytki, o glazury O wystrój wnętrz oraz łazienek Na przestrzeni kilkunastu lat Bardzo dużo kto mi ogląda, ten wie, że kupiłem tokarkę. No i właśnie bawię się z czyszczeniem dalej tych o barierek schodowych. To są stricte barierki, właśnie na poręcz, na schody. Te są poczyszczone. Jedną muszę jeszcze sobie doczyścić, ale tutaj mam delikatny problem, bo fabrycznie była źle przekręcona i będę musiał zaszpachlować to szpachelko do drewna, uzupełnić sobie oraz tu niestety mi podczas czyszczenia pękła musiałem to dorobić, to też będę musiał to obrobić, żeby tam jakoś uniknąć wyglądu, ja to sobie wkleiłem dorobiłem, nie wiem, że tak jak potrafiłem to, to zrobiłem po prostu ale, ale będę musiał z nim popracować, co chodzi, żeby tam jakoś to tam wyglądało o jeszcze raz go wrzucę pewnie na tukarkę, żeby się tam delikatnie obracał i puściągam to papierem. Reszta to obmyję roz... salnikiem, jakim rozpuszczalnikiem. I, i po prostu od nowa to jakoś postaram się poszpachlować, porobić go, żeby tam ten pójść gdzieś widot tego widentnie <grytanie> w jakieś mniej widoczne miejsce. I co mogę jeszcze wam, moi drodzy, powiedzieć na ten temat? No chyba na chwilę obecną, to już mi się to wszystko wyczerpało. Mamy taki początek stycznia właściwie, to tutaj do wiosny spokojnie myślę, że, że wszystkim podstawowymi rzeczami sobie ogarnę to. Dobra moi drodzy, żeby nie przedłużyć tego materiału, jeżeli coś Was interesuje, piszcie komentarze, sugestie lub swoje doświadczenie, co chodzi o jakieś tam rzeczy, jeżeli chcecie się odnieść jak najbardziej. Ja mówię tutaj z tymi gniazdkami, muszę się pobawić, co chodzi o TV. Powiem wam, na przestrzeni lat nikt o tym nie myślał, gdzie jaki internet, gdzie jakie gniazdka antenowe, przecież właściwie powiem wam, co chodzi o stare budownictwo, to tak naprawdę jakieś dwa gniazdka na pokój wystarczyły i włącznik światła pojedynczy i na tym tak naprawdę się kończyło. Teraz media wszelkie podłączenia, kable HDMI, i internet mówię tutaj. Dlatego. Chcę na gotowo puścić sobie już tutaj na obydwa pomieszczenia kable internetowe. Później trzecie pójdzie na poddasze kable internetowe. Kolejne wszystko pójdzie na strych, bo tam mam router i antenówkę. Nie wiem, ja jestem taką osobą, co unikam telewizji. I raczej, co chodzi o dekodery lub jakieś tam po prostu telewizje, nie wiem, z cyfrowego polsatu czy z czegoś tam... Ja i tak tego nie mam czasu oglądać, a jeżeli coś mnie interesuje, to oglądam to zazwyczaj na necie. E, no, net to jest taka bardziej podstawowa rzecz, bardziej chyba potrzebna jak... E, chociaż i telewizję internetową można mieć przecież, nie? Chyba tam opłacać, nie wiem, muszę się z zorientować. Ale mur, beton, jakby nie było, to to wyląduje tutaj. Dobra, tyle w tym materiale, moi drodzy. Już mamy prawie 20 minut. No, 20 nie, ale mało co brakuje. Dobra, trzymajcie się, na razie, cześć.